Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie w Soviet Republic. Dzisiaj będziemy dalej rozwijać tę naszą oto mieścinę i musimy się zmierzyć z kilkoma problemami, jakie powstały do tej pory, a mianowicie nie mamy żadnych mieszkańców, a dodatkowo, co gorsze, nie mamy też pracowników, którzy mogliby na przykład pracować w tej oto ciepłowni. No i tak, nie problemem byłoby znalezienie pracowników, w sensie mieszkańców do miasta, wystarczyłoby kliknąć i ich zaprosić, ale jeszcze nie mamy miejsc pracy dla nich, więc to jest w sumie największym problemem naszym, z którym musimy się zmierzyć. I teraz tak, mamy jakieś linie potworzone, mamy linię turystyczną zrobioną i ta linia turystyczna, ona przebiega właśnie w ten oto sposób. No i dobra, jest jeden autobus, niech on sobie będzie. Może kiedyś turyści przyjadą, jak już zrobimy cokolwiek pod turystykę. Jeśli chodzi o linię autobusową, która miałaby nam przewozić robotników, no to by się przydało zrobić linię stąd dotąd, która by przewoziła tylko i wyłącznie robotników. Więc zrobimy taką właśnie linię. Już się przygotujemy pod to. Ojej, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Więc tak, custom line i w tym momencie zmienimy i to będzie miasto ciepłownia. Czekaj, tak? Nie, to może nie tak, nie miasto ciepłownia. Jak w ogóle to miasto się nazywa? Tak w ogóle? Somhaska, dobra. Somhaska. Ciepłownia, dobra. I to już będziemy mieli jako naszą linię, która właśnie będzie dotyczyła samych pracowników. Proszę bardzo, i tutaj będzie musiał ładować, a tu rozładowywać. Tylko no właśnie, przydałoby się zaznaczyć, kto dokładnie miałby tutaj czekać na tym przystanku. No i tu właśnie ten jest problem, znaczy kogo bym chciał ładować. A, może zróbmy to inaczej. Tą linię zlikwidujemy całkowicie, skasuj wszystkie przystanki i tą linię też usuniemy, a stworzymy linię w inny sposób, w taki, w który właśnie pozwoli nam wsadzić tych konkretnych ludzi do tego pojazdu. Na razie wstępnie wsadzimy tylko jeden pojazd, on ma aż 80... O, nie ten pojazd kupiłem. Nie żartujcie. Gdzie tu jest napisane, ile on mieści? Cholera. 10, 20... Dobra, huk, ile by nie mieścił, już niech będzie. Teraz tak, nowy przystanek. No i nowy przystanek będzie odtąd dotąd. No i teraz tak, tutaj będzie samo... wróć, tu będzie samo wyładowanie, a tutaj będzie samo wsiadanie. No i tak, uczniowie i tak pasażerowie, turyści mnie nie interesują, ale robotnicy już jak najbardziej tak. Dobra, więc tą trasę już mamy, to możemy już go puścić, niech już sobie jeździ. A my już teraz może skupmy się nad tym, żeby... robotników to nie problem tutaj zaprosić, żeby tu dojeżdżali. Teraz tak, żeby to miało jeszcze rączki i nóżki, tak żebyśmy mieli więcej dla nich pracy. Zerknijmy, gdzie jest jakiś skład węgla. Bardzo daleko od nas. Bardzo daleko od nas. Więc węglem nie będziemy się na razie zajmować. Wrócimy na to miejsce i zerknijmy, co mamy w pobliżu. W pobliżu mamy las. Nawet dużo lasu. Zerknijmy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o przemysł drzewny. Więc mamy drewno. Miejsce wycinki drzewa. O, wygląda to 60%. Słabo. Okej, okay. Spodziewałem się, że będzie to wyglądało o wiele lepiej, ale widzę, że obojętnie jak gęsty las, to wraz jest 60%. Nie widzę tu nic lepszego. Tutaj nawet mniej lasu, a wraz jest 60%. Także chyba właśnie na tym się skupimy. W takim razie... O proszę, 70%. Co tu się dzieje? Jak to jest możliwe? Co? Miejsce wycinki drzewa? 70% tutaj? Jakim to sposobem? Zaraz. Im głębiej w las, tym mniej. O co tutaj chodzi? Okej, tu jest aż 80%. Zaraz. Jakieś takie puste, fajne miejsce.
No to by wyglądało, że im więcej mają miejsca, proszę bardzo. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale dobra, no skoro tak mi pokazują, to niech tak w takim razie będzie. Gdzieś to było ładnie 80% coś, czy mi się wydawało? Poszukajmy tego. O, proszę, było 83 nawet. I chyba to jest taki max. Więc jeszcze raz znajdźmy to miejsce. 80, 83. Dobra, to w tym oto miejscu zaczniemy się budować. 83. Proszę bardzo. Tu zaczniemy budować cokolwiek. Zacznijmy od drogi, bo to jest jednak dość istotna sprawa. Proszę bardzo. I już nam powinny maszyny wyruszyć. Przynajmniej za mną. A nie, nie wyruszą pewnie. No tak. Mamy problem, a mianowicie... Nie, jeszcze sięga. No to zaraz powinno pewnie ruszyć cokolwiek. Tak, już się ruszają. Dobra, musiało to do nich dotrzeć, że coś tutaj mają do roboty. Także spoko, bo już myślałem, że nie sięga. 3 km to będzie za daleki dystans tutaj, ale jest w porządku. Okej, okay, także jak to już mamy, zerknijmy, co tu jeszcze nam potrzeba. Tartak, tartak będzie nam potrzebny, ale... Ja pierwszy raz to robię, także w razie co dajcie znak w komentarzach, co zrobiłem nie tak, będziemy dobudowywać. Więc tak, miejsce wycinki. No i oni potrzebują tartaku w tym momencie. Tartak myślę, że też będzie gdzieś tutaj w pobliżu. Żeby nie jakoś daleko. Ciekawe, czy jest jakiś magazyn na to wszystko. No dobra, no na razie skupimy się w takim razie tylko i wyłącznie na tym. Tartak postawimy, niech będzie, że w tym miejscu. I do niego drogę. No jestem bardzo ciekaw właśnie, jak to będzie wyglądać. Czy to tylko tyle jest mi potrzebne, czy coś jeszcze? Maszyny na placu. No wiadomo, to będzie wszystko jeszcze tam do wybudowania. To na to musimy poczekać. Dobra, skoro to już mamy, to byśmy się zajęli też przemysłem z żywności. Mi chodzi o farmy. Więc tak, zrobilibyśmy mały kołchoz, silos zbożowy, no i pola. Mały kołchoz postawimy gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Tak, żeby w miarę blisko mieli dojeżdżać wszyscy. Nie tylko chodzi o budowlańców, ale też i o robotników, którzy mają do nas później przyjść. Małe, średnie. No właśnie, co ty obsługujesz w ogóle? Maksymalna produkcja na dzień to jest 10 ton. Płody rolne. Okej. A z takiego? To nie jest pokazane w ogóle. To od razu może w duże pole pójdźmy w takim razie. Chociaż, huk, pójdziemy w małe. Zobaczymy najpierw, nauczmy się, zobaczmy, o co tu w ogóle chodzi. I sobie, o tu jest droga nawet. I zrobimy sobie 3 takie pola, 4. Myślę, że 4 takie pola sobie zrobimy. Chociaż nie. Zaczniemy z tej strony. Zrobimy jedno pole. Drugie pole. A widzicie, no wyszły 4 pola. Dobra. Zróbmy połączenie jakieś drogowe. Inaczej. Najpierw zrobimy drogę w ten sposób. I do tej drogi połączymy te pola. A następnie tą drogę przeciągniemy do głównej. Kolizja z obiektem. No żart jakiś, ale dobra. Nie osądzam. Dobra, wszystko już jest tutaj połączone pięknie. No na razie mało co tutaj drogi są podświetlone, bo jeszcze nie są zmodernizowane. No ale... A tu jeszcze nie jest połączone. A dlaczego to nie jest połączone? Co to w ogóle jest? Tak z czyst... Aha, to jest to. Okej, okay, spoko. No to warto by było jakąś drogę wybudować w takim razie. Bo może się kiedyś przyda. O, no i dobra. Droga już jest wybudowana.
Szkoda, że tak z dupy strony, no ale już trudno się mówi. Tutaj w komentarzach zauważyłem właśnie, że powiedzieliście mi, że zrobiłem błąd odnośnie, że tutaj nie postawiłem linii wysokiego napięcia, tylko średnie napięcie. Także już nadrabiamy ten problem, ten mój błąd. I cyk, niech się pobuduje. Jak się pobuduje, to tą średniego napięcia zlikwidujemy. Będzie na kiedy indziej. Ruda węgla rośnie na światowych rynkach. No spoko, fajnie. No my na razie do rudy węgla nic nie mamy. Żelazo też jest, no żelazo jest bliżej. Ropa naftowa też jest dość daleko, ale ruda uranu jest dość blisko. Także w uran pewnie sobie pójdziemy jako pierwsze. No pewnie tak by było. Dobra, czyli tak, już wstępnie mamy miejsca pracy zapewnione, można rzec. No szkoda jedna wielka, że nie można bardziej przyspieszyć tego czasu. Jeśli znacie sposoby, żeby bardziej szybciej ten czas przyspieszyć, to dajcie znać, bo ja już troszeczkę szukałem, ale nic nie znalazłem. Może wy macie jakieś sposoby? Jak najbardziej będę sprawdzał. Ambulans jest wynaleziony, spoko. Dobra, już raz miałem tutaj ludzi zamieszkałych, więc wiem, że na pewno potrzebują, gdzie to jest, mały dom handlowy, no właśnie, ale ja postawiłem już sklep spożywczy, ale to nic, postawimy jeszcze dom handlowy, z tego względu właśnie, żeby ludzie mieli możliwość kupienia sobie elektroniki choćby nawet. I właśnie się tak zastanawiam, może tak się to zrobi, może nie. Dobra, postawimy dom handlowy w tym miejscu. Na pewno wszyscy dadzą radę dojść, chociaż... A tak, postawimy go w tym miejscu. Tu będzie dom handlowy. Od razu ścieżkę zrobimy. Już będziemy budować od razu te lepsze ścieżki. I co więcej wam powiem... O, co jest? Kolizja z infrastrukturą. Dobra. Od razu te lepsze ścieżki, a nawet powiem wam lepiej, że zmodernizujemy te stare ścieżki. O, oj, nie da się. Da się. Dobra, jestem ciekaw, czy oni muszą je teraz przyjechać i wybudować, czy o co tu chodzi? To wygląda, to będzie tak jak z tą drogą zwykłą. Ja jestem tego bardzo ciekaw. Ale no nic. Będziemy to obserwować. I teraz tak, jak już dom handlowy postawiłem, kino już mają, sport mają. No to jeszcze tu chodziło o szpital, służbę zdrowia. To też im zapewnimy. Niech ktoś tam do nich przyjeżdża i ich leczy. Od razu też drogę. Też drogę asfaltową od razu wybudujemy? Nie, drogę na razie taką. Co tu się dzieje? Co tu się wyrabia? Dobra, przedłużmy tą drogę, żeby to jakoś miało ręce i nogi. O, dobra. I w tym oto momencie już to mamy zrobione. Teraz jeszcze ścieżki. Proszę bardzo. Tą ścieżkę sobie daruję na razie. Ale to jak najbardziej... O, w ten oto sposób połączymy. Dobra. No i ten przystanek połączymy z tą oto ścieżką. Drogą znaczy... Okej. Także to już jakby mamy z głowy. Teraz tak, przedszkole jest, ale nie mamy szkoły. Szkoła na pewno się przyda, bo gdzieś te dzieciaki muszą chodzić i się uczyć. Więc szkołę postawimy w tym miejscu. I teraz, czy drogą jest połączone? Połączyło się? Tak, drogą się już połączyło, aczkolwiek nie mamy ścieżki, więc ścieżkę od razu pobudujemy. I w porządku. Teraz tak, jak już szkoły mamy, z Politechniki i Uniwersytetu, to na razie sobie komisariaty, Urząd Miasta, nie wiem, czy Urząd Miasta jest mi do czegokolwiek na razie potrzebny, więc z niego zrezygnuję. No i dobra, no na razie niech to się wszystko buduje. Dobrze to zaczyna wyglądać. Więc tak, w żywność już zainwestowaliśmy i... w drewno też. Także no w tym momencie nie zostaje nic innego, jak tylko poczekać na to, aż to wszystko się wybuduje.
Tyle. I tyle, jeśli chodzi o tą sprawę. Chętnie, bardzo chętnie bym wziął i zmodernizował drogi. Tylko troszeczkę się tego obawiam, bo nie wiem, jak to wszystko dobrze ugryźć, żeby to miało ręce i nogi. Bo jednak, żeby zmodernizować drogę, to muszę zrobić objazdy. No jeszcze jak tutaj do granicy, to jest spoko, ale właśnie ten wyjazd i wjazd. On mnie tutaj tak trochę zastanawia, jak to w ogóle miałoby wyglądać. No ale nic. Może tak, najpierw zmodernizuję sobie jedną drogę, a mianowicie właśnie tą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! No nie żartujcie, że ja w tą stronę też mogłem połączyć. To na cholerę mi tam droga dookoła. Ej, 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 to już usuwaj. Nie chcemy tej drogi. O, proszę bardzo, no to pięknie, dobra. To ja nie, dobrze, że to zobaczyłem. Miałbym dwie drogi dojazdowe. No to by się mijało z celem. Pięknie. Dobra, to w sumie tą drogę nawet możemy przeciągnąć troszeczkę dalej. No i zaczniemy odtąd modernizować, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak już się odważę. Jest jakiś znak zapytania. Ciekawe, o co chodzi. Aha. Aha, ciężarówka utknęła. Aha, ciężarówka utknęła. Dobra. No to powstał problem właśnie. Okej. Teraz trzeba jej jakąś drogę alternatywną wymyślić. Tylko jak? Ona od razu chce się łączyć, to jest problemem na obecną chwilę. A kurde, lebele. Dobra, no w tym czasie tam się pobuduje cokolwiek. Czy ja tu jestem w stanie przeciągnąć jakąś drogę? Zaraz, bo ta droga strasznie chyba jest zawinięta. Kurde. O, wyprostujmy ją. Bo ja nie chcę mieć właśnie drogi skręconej. I zobaczmy, czy jesteśmy... tak dupa trochę. No. Dupa i kamikupa. Także ja nie wiem, czy jestem w stanie jakąkolwiek drogę tam wyprowadzić. O! Jest, dobra. Uratowani. No i dobra, no droga jest. Teraz już nie powinniście płakać. No, co ty się tu wydziwiasz? Zobacz rejon. No tak, no widzę, no ale... No co? Cholera. No to utknęło. Utknęło to małe dziadostwo. I nie mogę nawet usunąć drogi. No bo on na niej stoi. Pierun mały. Następny nowy pojazd. Okej, spoko. No i jak go teraz stąd zabrać? Zmień zajezdnię. Z której ty zajezdni byłeś, chłopie? Żaden z pojazdów nie może zostać wysłany do tego budynku. Ten garaż lub miejsce jest pełne. To może on był stąd? Ajajaj. To się narobiło. Centrum dystrybucji to na pewno nie. No to jest biuro budowy. I on teraz właśnie ma tam jechać. To jest to biuro budowy. No i co? No i lipa. Ale maniana. No się zesrało, że hej. Dobra, ten dowozi materiały do czegoś. Tylko nie wiem do czego. Czy do tych drutów, czy do tej drogi? Ojejciu. Dobra, dobra, może to się zaraz naprawi w jakiś sposób. Niech to tak chwilę sobie postoi, pobędzie. No także dobrze, że tego nie ruszyłem gdzieś tu na głównej drodze, bo kurde, byłaby maniana. Teraz tak, zobaczmy. O, pięknie, ścieżki są porobione.
Super, czyli no musiał ktoś przyjechać. Ja tego nie widziałem, także jeszcze raz sobie zaznaczymy jakąś ścieżkę. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Pewnie no kogoś muszę tu przywieźć, no tak jak i tu teraz do drogi. No ładnie, ładnie. O, koparka przyjechała. Także spoko. Czyli roboty ogólnie postępują. Świetnie. Dobra, to część drogi zostanie zrobiona. Może ta ciężarówka się odblokuje w pewnym momencie. Nie będę ukrywał, że miło byłoby, jakby tak się właśnie wydarzyło. No właśnie, żwir jest potrzebny do przywiezienia. Ciekawe, czy ktoś się zlituje i przywiezie ten żwir, no bo to utknęło dziadostwo. A po co ty tutaj? Po co to przyjechało tutaj? To ja tego nie wiem. Aha, części elektryczne pewnie przywiózł. Dobra, dobra, no to w takim razie będziemy... Tak, części elektryczne pewnie przyniósł, tak. Do budowy tych słupów wysokiego napięcia. O, dźwig już jest, już buduje. Pięknie. Także zaraz linie będą, te obok zlikwidujemy. Będzie bomba. Okej, czyli to już mamy jakby z głowy. Tak jakby można powiedzieć, bo chyba tutaj już wszystko zrobiliśmy, jeśli chodzi przynajmniej o te rzeczy, infrastrukturę państwową, która jest tak nazwana. To może zróbmy teraz turystykę. Skupmy się na turystyce. Jakieś hotele i tym podobne rzeczy. Hotel jeden pobudujemy sobie w tym miejscu. No, bo może turyści zaczną do mnie przyjeżdżać. Na to w sumie tak po cichu liczę. Nie będę ukrywał. Ścieżkę sobie tutaj pobudujemy. I teraz tak. Co jeśli chodzi o hotele? No to hotel wiadomo. Na razie ten najmniejszy. Diabelski młyn. Karuzela. Samochodziki, karuzela, niespodzianka. Ha. To może na razie diabelski młyn zrobimy. Niech mają widok na naszą piękną mieścinę. Sam nie wierzę w to, co mówię. Dobra. Także postawimy to w tym miejscu. Niech z granicy już widzą. Niech oczy im wychodzą na wierzch. Niech chętni przyjeżdżają do nas. A co? O tak, nie jedna ścieżka w tą stronę, druga ścieżka w tą stronę. Super. No i teraz tak, ja pobudowałem gdzieś tu. Patrzcie, znowu nie zobaczyłem, jak budują tą ścieżkę. Dobra, to pobudujmy więcej tych ścieżek, no bo i tak są one potrzebne, wręcz niezbędne. Do szczęścia. Gdzieś tu jeszcze jakaś ścieżka powinna być. Dobra, będziemy modernizować te ścieżki w dzień. No i dobra. Tu już fragment drogi pobudowany, a dalszy ciąg tej drogi to co? Niełaska? Została wstrzymana, brak pracowników marzeń żwiru. Dobra, może ktoś się zlituje i ten żwir przywiezie w końcu. Naprawdę bardzo miło byłoby. Tylko nie wiem, dlaczego ty jeszcze tutaj sterczysz. Dobra, widzę, że chyba te słupy już działają. Są pobudowane, więc zlikwidujemy te obok. One nam tu nie są zupełnie potrzebne. Je pięknie. No bardzo mi to się nie podoba tutaj. To, co się tutaj wydarzyło, jest mi nie na rękę. Nie można usunąć tej części. Jest tam co najmniej jeden pojazd. No co ty, Sherlocku? Nie powiesz. Dobrze mieć takich doradców. Powiedz, że wieziesz żwir właśnie dla mnie. Tak, pięknie. Gratuluję ci pomysłowości. Dobra, to może w końcu ta koparka sprawi, że ta ciężarówka stąd odjedzie i mnie zacznie... Przestanie, znaczy, irytować, nie zacznie. Dobra, mamy dzień, więc zróbmy te przeklęte ścieżki. Tu już ścieżka jest poprawiona. A, tu jest... To nie ścieżka. Dobra, tu ścieżka. Tu jest jeszcze ścieżka. Tak, zróbmy... O, buduje się ścieżka. I teraz potrzebne 7 roboczych godzin. 7 robotników, tak jakby, no. Dajcie mi tutaj robotników. Dobra, może kiedyś. Nie będziemy specjalnie na to czekać. No pięknie, pięknie.
Zaczynamy modernizować. Podoba mi się to. Nie powiem, że nie. Zacznie to miejsce wyglądać troszeczkę inaczej. Dobra. Ścieżek, a ścieżek narąbałem. Kurde. Gdzie się pogubić w tym labiryncie? Tu ścieżka na bok? Nie, nie była dana na bok. Ok. Na grubo jedziemy z tematem. Czemu tylko dotąd? No. Aha, okej. Już kumam. O, tu w ogóle nową ścieżkę wymyśliłem. O ja pierniczę. Serio? No, tak miało być. Dobra, dobra, no naprawdę... A, tu już ścieżka jest. Klikam na to, co już jest stworzone. Dobra. Okej. Chyba już wszystkie ścieżki. Robię to z tego powodu, żebym w końcu widział, gdzie te ścieżki są zrobione, bo rysując w piasku to nie jest nic fajnego. Te ścieżki, bo jednak, no nie oszukujmy się. Ich nie widać, tak? Nie widać tych ścieżek, nic a nic. A teraz przynajmniej te ścieżki będą dobrze widoczne. A nie będę ukrywał, że właśnie mnie to irytowało już dość mocno. No i jeszcze właśnie przymierzam się do tego, żeby w końcu wziąć i zmodernizować te drogi. Pięknie. I uciekł stąd. Superancko. No zarąbiście. W takim razie przystąpmy do modernizacji następnego fragmentu drogi, a mianowicie będzie to ten fragment. I tak, fragment po fragmencie sobie zmodernizujemy. Zaczyna to naprawdę dobrze wyglądać. O, tutaj jakiś znak zapytania. Czego ty nie wiesz? Co ci wyjaśnić? Że co? Aha. Aha, no i właśnie. I się tutaj wyjaśniło. Miejsce budowy. Proszę bardzo, spieprzyłem. Widzicie? Jest potrzebny teraz objazd, żeby wjechać w to ustrojstwo. Także no, także tak to, nie? Dobrze, że to robię fragment po fragmencie. Bo jak to wybudują, to dopiero wtedy będę mógł tutaj, znaczy ja będę mógł, nie, ten samochód będzie mógł dopiero wtedy wrócić do swojej bazy. A ty nad czym się zastanawiasz? Czego ty nie wiesz? Szpital, a później plac budowy. Aha, ten sam plac budowy, okej, dlatego ty się zastanawiasz, co tu masz ze sobą zrobić. Super. No cóż, mam nadzieję... Jakie tu są maszyny? A tu mi jest potrzebne... Żwir. Dobra, całe szczęście do żwiru jest potrzebna wywrotka, a wywrotki mam w innych miejscach, choćby nawet i tutaj, to nie będzie problemu z tym. O, tu już nawet jedzie wywrotka i tylko ona jedzie akurat do chodnika. No, ale to nic, to nic, to nic. To nic. Dobrze, bardzo dobrze to zaczyna wyglądać wszystko. Ładnie, miasto się rozwija. Wiadomo, powoli, bo taki akurat mamy tryb. O, tu już się wybudowało nam wszystko. Zobaczmy, czego nam brakuje do szczęścia. Przypuszczam, że ścieżek. A czy ta ścieżka akurat do czegoś jest mi potrzebna? Wątpię. Więc tak, zerknijmy. Budynek jest pozbawiony wody pitnej. Ok, brak pracowników i brakuje drewna. No to drewno, wiadomo, będzie transportowane stąd. No a jeśli chodzi o pracowników, czy... Ktoś tu da radę dojść, nie da rady dojść, także ta ścieżka jednak mi się przyda. Pobudujemy tą ścieżkę.
ten sposób i w ten sposób, tak żeby mieli krócej. I teraz nadal nikt nigdzie nie dojdzie, bo jeszcze nie ma ścieżki, ale to jest pikuś. Zobaczmy, co tutaj. Tu jest brak zasilania wody i brak pracowników ciężarówek. Teraz tak, jakie tutaj są ciężarówki potrzebne? To jest w ogóle maniana. To co tu jest w ogóle potrzebne? Ktoś coś wie? Kup pojazdy i maszyny. Aha. Takie coś mamy. Pojemność. Pojemnością będziemy sobie ustawiać. I teraz tak. 4,5 tony, a tu 12 ton. To chyba w tę stronę powinno być. Dobra, tu maksymalna 70, tu 60. No, wychodzi na to, że ten jest najlepszy. Możliwość załadunku maszyny o wadze z 12 ton. Proszę bardzo, nawet jeszcze maszynę może na siebie ładować. Także bomba. Dobra, powiedzmy, że kupimy tę oto ciężarówkę. No i co? Zbiornik na ropę. Okej, no to teraz zabawmy się w podłączenie wody i zasilania. No to jest teraz takie must have. Więc tak, woda. No tylko boli mnie to, że tu jest tak blisko, a jednak tak daleko. Ale ej, woda jest. Zasilania jedynie nie ma. Serio? Tak blisko, a tak daleko? Nie, tu zasilanie, a tylko tam, a tu już nie sięga. Siamać. No, woda i zasilanie. Ale wody pitnej brak. I dlaczego? Czym ty masz problem? No właśnie. Czym wy macie problem? Dlaczego wody nie ma? Przeanalizujmy sytuację. Co tu się wydarzyło? Brak pracowników. Aha, i pewnie dlatego nie ma wody w takim razie. Czyżby to o to chodziło? Mam nadzieję, że to tylko o to chodzi. Nie możemy składować ani wysyłać wody. Okej, czyli chodzi właśnie o to, że nie ma pracowników w tym budynku. No i stacja nie pompuje wody w ogóle. Okej, dobra. Woda jest zeskładowana, ale pompy może? No bo w sumie jak woda jest składowana, to woda powinna być wysyłana też, no nie? Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, ale mogę się mylić. Woda dociera do tych dwóch miejsc, także to nie jest problemem, ale prąd za to nie. Czyli w tym momencie już wiem, że tylko muszę na prądzie się skupić, bo prądu nie ma. Także tę oto stację postawimy w tym miejscu. I postawimy... Ile ty w ogóle potrzeba? A może... Postawmy średniego napięcia, czekaj, ale średniego od razu większej mocy. I teraz jakaś rozdzielnia by się tutaj przydała. Gdzie to było? Rozdzielnia wysokiego, rozdzielnia średniego napięcia. No i tak też trzeba będzie zrobić. Tak, w tym miejscu. Pobudujmy od razu normalną już drogę. Już nie będziemy się bawić w te zwykłe drogi. Ojej, aż tak. Nie chcemy aż takiego kąta. Proszę bardzo. No i dobra, i w tym momencie będziemy już mogli połączyć wszystko. Czy tutaj o przypisane biuro nie jest? O, już jest przypisane, dobra. Już się bałem, że nie sięga. A tu? Ej, bez żartów. To do drogi sięgacie, a do tego już nie? Chyba, że najpierw droga musi być wybudowana, a dopiero później dadzą radę to. Korek. Wygląda na to, że zatrzymał się przynajmniej jeden pojazd. O kurwości. Co tu się wydarzyło?
A czemu tak to się dzieje? Co tu się wyprawia? Aha, bo wszyscy jak jeden mąż przylecieli tutaj akurat. Okej, rozumiem. No i dobrze, dobrze, w sumie jest spoko, nie? Dobrze, że coś się dzieje. Także pięknie, już naprawdę dobrze to zaczęło naprawdę wyglądać. Świetnie wręcz bym powiedział. Okej. No i podczas jednego odcinka naprawdę dużo zrobiliśmy. O! Brak maszyn do siewu. Proszę bardzo. Pięknie. Będziemy mieli już własne jedzenie. Super. Super, super. W takim razie, no moi mili, zaczyna się dziać. Zaczyna się dziać. Co prawda powoli, ale zaczyna się dziać. Nie wiem dlaczego ja tutaj pobudowałem zwykłą ścieżkę. A nie, ona jest do budowy, spoko. Dobra, akceptuję to. Moi mili, w tym momencie ja wam już dziękuję za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie o tym spotkaniu i widzimy się w następnym odcinku. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.